Piątek Romuald dla YouTube'a. Spotkałem pana, który opowie swoją bardzo ciekawą historię. Jak mu się z obywatelstwem polskim kręci? I proszę się przedstawić. Nazywam się obecnie Lorenz Freiman. Nazwisko nie polskie, jakże tak samo jak imię, dlatego, że z Polską nie chcę mieć nic do czynienia. A powód prozaiczny. Z powodu kurzego jajka 30 kwietnia 2006 roku ochroniarz bandyta, bo nie miał licencji, użył siły wobec mnie, ścigając poza sklepem przed moim domem, wyzywając od złodzieja, a potem bezprawnie używając siły tutami uzasadniającymi, doprowadził do mego zatrzymania. Tak. Pomimo właśnie paragonu i świadka, który się pojawił, kiedy zacząłem krzyczeć z bólu i wołając o pomoc, zostałem ogłoszony przez właśnie władze, które pan Piątek oskarża i ma rację w tym zakresie, że jestem złodziejem, bandytą, agresorem i dokonałem zamachu na życie ochroniarza. Czyli pan uzyskał nawet taki wyrok, tak? Tak, to wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie, wydany przez asesora Ryszarda Rutkowskiego. Tak. No parodia, cyrk, wręcz mimo faktycznych dokumentów, które posiadam, zeznanie świadka... I mu pan przedstawiał ten paragon na sali sądowej? Oczywiście. A policjant, który był na miejscu interwencji 30 kwietnia, widząc ten paragon, nie zareagował w sposób właściwy i powiedział właśnie gapią, że nie jestem złodziejem, to później zeznał w prokuraturze pod odpowiedzialnością karną, że jestem złodziejem. Mimo tego paragonu. Złożyłem wnioski o ściganie policjanta, asesora prokuratury Kopcewicza, Rutkowskiego. Podjąłem działania tego rodzaju, że rzekłem się nawet obywatelstwa, zmieniłem nazwiska i nic z tego. Wszyscy właśnie sędziowie, prawnicy... Chciałbym przerwać i uściślić. Czyli wystąpił pan o odrzeczenie się obywatelstwa polskiego i co pan uzyskał? 7 lutego 2008 roku napisałem do pana prezydenta, że składam wniosek zgodnie z konstytucją, artykuł 34, ma pan prawo do orzeczenia się, bo tylko ja mogę się rzec obywatelstwa. I wtedy mógłby być pan tak zwanym bezpaństwowcem. Bezpaństwowcem apatrydą. Niestety okazało się, że w naszej konstytucji jest jeszcze kolejny zapis zaprzeczający tej wolności obywatelskiej. Ale nie ma takiego... Jest. Artykuł 134, 137, w którym wyraźnie się mówi, że prezydent wyraża zgodę na właśnie rzeczenie się obywatelstwa. I na mocy tego właśnie artykułu zgody Kaczyński mi nie wydał. Ale to jest tylko czynność administracyjna, natomiast nie może być ktoś przymusowo obywatelem, bo to paranoja wtedy. Właśnie żeby nie być przymusowo obywatelem, zmieniłem nazwisko, a jak teraz państwo żeście usłyszeli na samym początku, od 1 stycznia roku ubiegłego, 2010, zostałem i nazwałem się Lorenz Freiman, by nie mieć żadnych związków z Polską, dlatego że nie mogę być jednocześnie i Polakiem, i złodziejem, bandytą, zamachowcem. Oczywiście. Pan prezydent tego nie rozumie, bo mają problem z myśleniem. Tak. Co się okazuje, że przez rok czasu nie mogę otrzymać administracyjnej decyzji urzędnika stanu cywilnego w Szczecinie, pana Lipińskiego Karola, na to, że zmieniłem swoje nazwisko na Lorenz Freiman. Tak. Znowu bawią się tak panem Piątkiem. Dosłownie. Tak. Na przykład dokument tego rodzaju, pismo z 22 stycznia 2010 roku, bym przesłał dowody na faktyczne używanie nowego nazwiska. Co znaczy, jest bezprawnym działaniem ze strony urzędnika. Złożyłem doniesienie do prokuratury i ta prokuratura nie wszczyna śledztwa, bo nie nastąpiło żadne przestępstwo. No. Mało tego, zostałem okradziony z opłaty za wydanie decyzji i też tego prokuratura nie dostrzegła. W tym roku, 2017, przed chwilą byłem na sprawie, chciałem być na sprawie pana Piątka, ale sędzina bezprawnie, mimo że konstytucja gwarantuje nam jawność obrad, zapis był wyraźny, że posiedzenie jest jawne, zostałem siłą użytą przez policjanta Andrzeja Sobura wyrzucony z sali posiedzeń. Tak. To jest oczywiście... A dla mnie pan był tak zwanym świadkiem prawdy. Oczywiście, bo złożyłem wniosek jako strona w postępowaniu. Tak. No i tak to trwa. No ale najbardziej jest właśnie to zastanawiające, to obywatelstwo. No obywatelstwem jest tego rodzaju sprawa, że jest to kompromitacja dla wszystkich, bo oczywiście. W razie napisałem, nie mogę być jednocześnie i Polakiem, i złodziejem, bo nie byłem złodziejem. Tak. Ponieważ zostałem ogłoszony przez władze publiczne tego kraju, przez prokuraturę, sędziów, urzędników jako złodziej i nikt tego się nie wyparł, mimo korespondencji prowadzonej z panem Matejukiem, z Molarzem, ze wszystkimi, z prezydentem, z ministerstwem i tak dalej. Niestety
jako złodziej funkcjonuję względem prawa i prawnie, zresztą tak wszyscy podtrzymują, to uczyniłem krok jako lojalny i uczciwy człowiek, że nie mogę być tym złodziejem, dlatego zrzekłem się obywatelstwa. I obywatelstwo niestety mi nie mogą też nie przyznać. No tak. To na razie taką sprawę zakończymy. Dziękuję bardzo.